Witamy w kolejnej recenzji SDTV RV Division. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim cacku prosto ze stajni BO Dynamics. A to coś nazywa się BO Dynamics AK Patriot, czyli Patriota AK. Jest to kolejna produkcja, kolejna oferta, kolejna propozycja BO spod znaku kałachów. Mieliśmy już, pamiętacie, klasycznego AKM-a, którego pokochaliśmy. Mieliśmy też bardzo, bardzo fajnego FSB. To było tam AK Series 100 przerobione na jakieś tam ala FSB, coś tam. Jak widać tutaj, to bliżej jest właśnie tej drugiej produkcji, czyli to jest taki AK Tactical. Natomiast co do zasady, to jest to AKM, stalowy AKM opakowany w szyny montażowe ze stajni chyba UTG, jeśli dobrze pamiętam. Kolbę też taką fajną UTG palną i jakiś tam tłumiczek. Niemniej jest to jakby AKM, czyli replika AK na nabój 7,62, co widzimy po łukowym magazynku. Opiszmy bliska budowę tego cudeńka. Początek to jest klasyczny, to jest tłumik. Klasyczny gwint odwrotny AK, więc nałożymy tu wszystko, co pasuje do karabinków z serii AK, czyli te wybijacze, szyb, fikuśne tłumiki, ale również zwykłe urządzenia wylotowe AKM-u. Choć nie ma tego pindolka, który tutaj zawsze wystaje i blokuje to urządzenie wylotowe w AKM-ach, tutaj pewnie trzeba będzie sobie je załatwić, jeżeli chcemy wrócić do klasyki. Jeżeli nie, no to wiadomo, nakręcamy sobie to, co chcemy. Tłumik daje nam sporo miejsca na jakieś dłuższe precki. Nasza lufa się kończy tutaj. Tłumik pomimo żadnych zabezpieczeń trzyma się doskonale. Nigdy nie spada, nigdy się nie odkręca. Kurki też się w nim nie blokują. Niemniej nawet możecie sobie tutaj dłuższą lufę sprawić. Podstawa muszki to jest klasyk AKM-a. Staluch już nam troszkę rdzewieje. Potem idę do domu. AKM, mamy wycior, chociaż nie mam pojęcia, jak my go wyjmiemy. AKM, to mam to kolanko gazowe AKM-a, już powoli schowane w tym wielkim łożu. To, co tu widzicie, to jest zestaw szyn montażowych instalowanych w miejsce łoża. Na grzbiecie i od spodu mamy klasyczne Picanzini. Oczywiście latarka i chwyt to jest nasz dodatek, żebyście nie myśleli, że przychodzi z repliką. Natomiast po bokach mamy miejsce na dodatki skimodowskie, czyli kawałki szyn, czy już bezpośrednie montaże w tym systemie jak najbardziej działają. To jest fajne, że to jakby no pozwala wygodnie trzymać tą replikę, żadna szyna ci się, wam się w palce nie będzie wrzynała. To jest przykręcane. Żeby to zdemontować, nie wystarczy ruszyć wajchą tutaj na podstawie muszki, ale trzeba tą wajchę ruszyć, a potem to wszystko odkręcić i zdjąć. Brak jest tej obsady łoża do AKM-a, więc no, żeby to zmienić w drewno i stal, trzeba dokupić parę części. Natomiast z tej strony, jeśli mógłbyś tu zobaczyć, mamy oczywiście klasyczne ucho od zawieszenia AKM-owskie, czyli takie, przez które jakiś haczyk przejdzie, a nic więcej. Dobra, idziemy dalej. Podstawa muszki to jest klasyk. Muszka ma nastawę do 10. Natomiast tutaj mamy już typową AKM-owską komorę z pustową i zamkową. AKM-owską, bo nie mamy tutaj żadnych zawiasów do tej kolby składanej. Co ciekawe, ta górna szyna, ona jest raz, że na śrubki z tej strony oraz jest przynitowana do dekla, do jakby pokrywy komory zamkowej. Czyli jakby jest w komplecie. Znowu, jeżeli chcemy to wrócić z tym do korzeni, no to musimy to zmienić. Ewentualnie jakoś to rozłączyć i będziemy mieli dziurki piękne. Teraz tak, szyny to jest jakiś bardzo, bardzo twardy polimer. To nie jest żadna stal, żadne aluminium. Są twarde, nic się z nimi nie dzieje, nie łamią się, nie niszczą. Są bardzo, bardzo fajne, plus są całkiem ciężkie. Wiadomo, AKM. Z tyłu mamy nakładkę z przykręcaną kolbą. I znowu, tutaj mamy piękną, taktyczną kolbę UTG, rozsuwaną kilka, prawda, pozycji. Natomiast i tak już w tej długości jest wystarczająca. Nie wiem,
kto ma tak długie łapy, żeby to rozsunąć. Kolbo oczywiście posiada wciśnik kropka, zdejmowaną stopkę i baterię, o czym będę mówił później, trzymamy w prowadnicy. I tu się zaczyna problem, bo ta prowadnica jest strasznie wąska w środku. Wsadzimy cieniutką jak paluszek Lipo 7.4. O większych zapomnijcie. Jak się mamy ratować z tej sytuacji? O tym później. Suwadło. Oczywiście bezpiecznik. Są rosyjskie oznaczenia w odpowiednich miejscach. Suwadło całkiem spory ruch. O tym też jeszcze później powiem, gdy przejdziemy do działania. Chwyt pistoletowy, masywny, ale bardzo ergonomiczny, plastikowy, bardzo, bardzo wygodny. Sprosowanie części, wiadomo, wszystko jest przyspawane, nic nie lata. No tutaj nie ma nawet jak ta nakładka na rurę gazową, która w normalnych AK lata latać. Wszystko jest świetnie spasowane. Zobaczcie, prawie żadnych luzów kolby na prowadnicy. Tak jest tylko w niektórych palnych broniach. W airsoftcie to jest niespotykane, naprawdę fajne. Magazynek stalowy, który dostajemy, niemniej jest to niestety hajka. Na szczęście nie ma tej pokrętła, jest ta śmieszna żyłka, którą w rękawiczkach zawsze trudno złapać. O! I zamykamy. Dobrze, że to wygląda jak wygląda, jako high cap, że to nie jest high cap, ale to jest high cap i to jest problem. Jak mówiłem, spasowanie świetne, szyny są przykręcane, więc nie ma siły, żeby to latało. Jakość wykonania, no to czuć, że jest to BO. Tutaj oczywiście mamy, jeżeli wyjmiemy magazynek. O, zobaczcie. Jest znaczek BO. Gniazdo magazynka, tutaj mamy pin, kołek, który nie wszędzie jest. No i tyle. Dobra, przejdźmy teraz do bardziej technicznych rozwiązań. Teraz troszkę techniczności, na tyle, na ile nas stać. My nie jesteśmy od tych technicznych. Jak mamy coś zrobić z repliką, to dajemy je innym ludziom. My mówimy, jak one strzelają, są zrobione i są fajne. I je psujemy. Dobra. AK, czyli klasyk, gearbox rodzaju trzeciego, to nawet ja wiem. Komora jest ładna i lśniąca. Naprawdę porządnie wykonana. Słucham? I bardzo dużo miejsca na palucho. Suwadełko rusza się bardzo daleko, a ruszałoby się jeszcze dalej, gdyby nie pewien feature, które to coś ma. Ale żeby to wam pokazać, muszę baterię włożyć. Kolbę ściągamy jak klasyczną, prawda? Kolbę AR-15, czyli mocno pociągniewszy za to, ten pindolek, który jest w środku, nam się chowa i ją sobie ściągamy. Klasyk. Jest dobrze. I tutaj wkładamy baterię. I teraz tak, jeżeli chcielibyście włożyć baterię 11.1, zapomnijcie, bo... Ale naprawdę troszeczkę zabrakło. Ona nawet nie jest bardzo spuchnięta, ale jakby nie była, to też by nie weszła. Taka mała siódemeczka. Ona wchodzi bez problemu, no, ale siódemeczka. Do stokowej repliki 7 jest wystarczająca. Potem zaczynają się problemy. Mam baterię załadowaną, odbezpieczamy, tam nikt nie stoi, naprawdę. I pociągamy za spust i obserwujcie suwadło z tym dziwnym napisem. Ta-da! Rusza się. Drodze, nie rusza się daleko, ale trochę się rusza. Coś jak, pamiętacie Tokio Marui, ten taki ostatni wypust nowości, który się chyba trochę nie przyjął? Tutaj jest to lepiej rozwiązane, bo mamy to samo, ale przynajmniej kompatybilne z standardem rozpowszechnionym. Oczywiście jest metaliczny odgłos, huknięcie, naprawdę fajne. Na pewno ruszające się suwadło w kałaszach jest ciekawsze niż ruszająca się blaszka w M-kach. Tutaj to jako tako wygląda. No i jest głośne bardzo. Jak to działa? Na gearboxie jest taka specjalna blaszka, która jest jakby połączona z klasycznym AEG-owskim suwadłem. Ona się cofa,
i zabiera ze sobą suwadło. Blaszka jest przykręcona do tłoka. Ale, co ważne, ta replika nieodmiennie nazywa się MTO Magnetic Rifle Platform, ponieważ ten system jest przygotowany do rewolucji, którą BO zamierza przeprowadzić w niedługim czasie, i tych tak zwanych magnetycznych replik airsoftowych. Nie AEGI, ale jakaś zupełnie inna kosmiczna zasada działania. Ta replika czeka na to, można ją tu włożyć i wtedy ten system będzie kompatybilny z tym MTO of the future. Zobaczymy. Na razie mamy po prostu bardzo fajnego AK z ruszającym się suwadłem. Oczywiście 7.4, 11 o wiele żwawiej porusza tym czymś. Dobra, a jeśli chodzi o ten system, Boże, on się komuś nie podobać, chociaż nie widzę sensu kupowania tej repliki, jeżeli mielibyśmy się odłączać to, ale odłączyć się da, bardzo prosto. Ściągamy pokrywę komory zamkowej, czyli dekla, odkręcamy dwoma śrubkami tą blaszkę i wtedy już gearbox sam się rusza w środku, tam te wszystkie rzeczy, a nasze suwadło zostaje w miejscu i możemy je tylko odciągnąć, kiedy będziemy chcieli pobawić się hopkiem. Dobra, to teraz tak, jeśli chodzi o nasze odczucia z pola walki airsoftowej, oczywiście ta replika jest ciężka jak cholera, naprawdę strasznie ciąży w dół, zwłaszcza przednia część. Gdy się z niej złożymy, naprawdę dłuższe wytrwanie w tej pozycji staje się powoli męczące. Oczywiście również podczas noszenia potrzebne będzie dobre zawieszenie, żeby nasze ręce troszkę chociaż odpoczywały. A więc jakby w tej ciężkości, pomimo tego, że to są plastikowe szyny, no czuć tego ducha AK. Jak to strzelało? Zmierzyliśmy prędkość wylotową, 340, to nie jest dużo, ale jeśli chodzi o zasięg taki dosyć subiektywnie odczuwalny na polu walki, no to nie było jakiejś tragedii. Tam, gdzie chciałem, kulki potrafiły dolecieć. Oczywiście wiadomo, że po stokowej replice nigdy nie można się spodziewać, że to będzie tam leciało daleko, daleko, chyba że jest to wiecie co. Ja używałem 11 i 11 naprawdę doskonale sobie radziła z tym, ruchomym suwadłem. Ono jakby prawie wyrywało się z tej repliki. Na 7 no, trochę ciężej, tak widać, że brakuje tej mocy, ewentualnie może jakiś silnik z innym elementem obrotowym, ale to już jest wiedza tajemna, do której ja nie dostałem dopuszczony. 11 fajnie, 7 ciężko. Teraz jeśli chodzi o jakieś problemy, które doświadczyliśmy, silnik nam się odkręcił. Żeby, wiadomo, w AK, żeby silnik przykręcić, trzeba mieć imbusika, więc na szczęście ktoś miał, ja nie miałem, szybko odkręciłem rączkę, przykręciłem imbusikiem i strzelałem dalej. 11 fajnie się strzelało, ale znowu, ja miałem taką dużą 11, tam wiele tysięcy mchów i jak za długo zacząłem na tym ogniu strzelać ciągłym, to tu mi się odkręciło. Ta blaszka, jak opowiadałem, że ona jest przymocowana do suwadła, te śrubki się odkręciły i znowu odłączył się mi system. Więc jakby raz, zabezpieczcie to i zabezpieczcie to, wtedy na pewno nic się nie stanie. Jakimś locklightem czy czymś podobnym. Oczywiście nie superklejem, bo to będzie na zawsze. Gniazdo magazynka. Oczywiście ten high cap wchodzi bez problemu. I teraz zrobimy mały test kompatybilności. Mid-cap, low-cap, nie pamiętamy, BO, który dostaliśmy z AKM. Tada! Wchodzi bez problemu. Stalowy. Pięknie wygląda. Wchodzi. Co to było? Bo to miałeś. Dopalicowane jakieś? No, to takie twoje. Jakiś chino. Jakiś chiński, taki, który udaje bakelit, ale ten najładniej wchodzi. I strzela, bo nawet jakieś tam kulki mam. Okej. Okay. Tani chiński wafel. I teraz tak. Dobrze wpasowany, wchodzi. Nie jest źle. Tania chińska cymka midcap plastikowa, która udaje bakelit bardzo brzydko, ale na szczęście bardzo ładnie wchodzi. To jest to. Tani low cap chiński, też cymki. Wchodzi.
coś tam myślałem, że się stało, ale kwestia jest odpowiednia. To działa, wchodzi. Natomiast kilka magazynków nam naprawdę nie weszło. Nie wiem, jakie to były firmy, to były staluchy i nam nie chciały w ogóle się wpiąć, więc to gniazdo jest fikuśne i dziwne. Niemniej mówiłem, tanie chińskie cymki, staluchy, BO, te plastiki chińskie cymkowe wchodzą bez problemu. Jeżeli lubicie sypać i lubicie odgłos tej blachy uderzającej o blachę, sprawdźcie sobie cymkowego druma. Oczywiście on jest w tej chwili popsuty, bo nam się popsuł podczas strzania z tym, ale wchodził i podawał doskonale i można było siać, pruć, aż nam się odkręci silnik i suwadło. No. To teraz zapraszam do obejrzenia filmiku. Do przodu! Dobra, przepraszam za okulary, bo widzę parę, które mieliśmy, musi mieć tutek. Aby zawsze nosić okulary. Zawsze. Dobra, 30 metrów, sprawdzamy, jak to strzela. Mogę dalej? Dobra. Okej, 30 metrów po ustawieniu kopka. Ostatnia próba. Wszystkie trafiają tam, gdzie chcemy. Dobra, 40 metrów, jedziemy. Idzie! Ręka tu! Bardziej okay. Prawa strona. Co? Tu bardziej w prawo dostaje. Dobra, jeszcze 10 metrów. Głowa. Nie, część pada tu. Tak? Tutaj mało dostaje, jak lobem dajesz. Tak to po nogach wszystko. Dobra, jeśli chodzi o celność, 30 metrów bez problemu. Na 40 metrach przy pojedynczym już te kulki tak trochę latały na boczki. 50 metrów to już na loteria. Czuć, że raz, że jest zimno, mamy koło 0 stopni, troszkę mniej. A dwa, jednak ta prędkość chyba nie jest największa i ten chopek, no być może gumka, albo może bardziej precyzyjna lufa i byłoby lepiej. No, ja bym włożył większą sprężynę i zmienił gumkę i pewnie byłoby zupełnie inaczej.
No wiadomo, że drgania są od gearboxa, ale to tylko takie moje gdybanie. Niemniej 40 metrów, 45, da się trafiać, 50 to już jest loteria. Na singlu, ewentualnie na, można kogoś tam kulkami zasypać. To teraz podsumujmy. To jest tak, to jest Custom BO. Gdy pojawia się słowo custom, powinno otwierać się kieszenie i wylatywać miliardy dolarów. Tak jest w tym przypadku, bo tutaj mamy cenę powyżej 500 euro. Bądźmy szczerzy, mało widzę chętnych w Polsce, którzy by kupili taką replikę za takie pieniądze. Zwłaszcza, że prosto z pudełka ona wygląda wyśmienicie, jest świetnie spasowana, ale nie strzela tak jak, prawda, podrasowana cynka. Ale jakby trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie jest filozofia BO, żeby to strzelało jak podrasowana cynka, tylko to ma być, prawda, zrobione z najlepszych dostępnych materiałów i tak jest w tym przypadku. Staluch, korpus, świetnie wykonany, świetnie spasowany, części odpalnej, co się zemściło, bo nie możemy baterii zmieścić odpowiedniej, no ale jakby za to płacimy, płacimy za to, że to jest custom i to naprawdę jest jakby, no, taka idea. Jeżeli chcemy po prostu mieć super ekstra strzelającego kałacha, który jako tako wygląda, no to wiadomo, że są ENL-e, są cynki, są boje, a jak chcemy ładniejszego, to bierzemy sobie VFC, LCTK i jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chcemy, no to się płaci za luksus i tyle, prawda? A wiadomo, że nie wszystko co luksusowe musi super świetnie działać, więc jakby tak to wygląda. Więc czy wam to polecić? Jeśli chcecie być jedyni w swoim rodzaju, mieć AEG gotowego pod nowy system MTO, tak. Jeżeli chcecie mieć po prostu super ekstra strzelającego kałacha za rozsądne pieniądze i wystarczy wam, że tam będzie trochę stali, no to wiadomo, to nie jest zakup dla was. No, po prostu tyle. Jak stracie pieniędzmi, nie ma problemu. Jak nie stracie, no to ich nie wystracie. No trudno, no to nie jest dla wszystkich. Tyle. O. Kurwa, silnik.